Marketing przegadany. Cały świat reklamy w jednym miejscu. Cześć, nazywam się Damian miało i jestem dziennikarzem portali mamstartup.pl oraz nowymarketing.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Jakub Proszyński, social media lead w agencji Monday. Cześć, hej. Cześć Jakubie. Dzisiaj sobie porozmawiamy o twojej działalności, zarówno takiej PR-owej, jak i social mediowej, no bo w tym już biznesie, że tak się wyraża, siedzisz od... 10 lat właściwie wtedy mniej więcej z tego co pamiętam zaczynałeś pracę w social media i powiesz jak wówczas wyglądał social media marketing na jakich kanałach najbardziej się wtedy to opierał Wiesz to tutaj akurat nie ma jakiejś wielkiej zmiany, bo tak na dobrą sprawę no, też dzisiaj Facebook jest jakąś podstawą dla wielu marek, tak, no, bo ma to szerokie audytorium w Polsce i dalej ta aktywność na tej platformie jest dość wysoka i wtedy też Facebook był dla nas taką podstawą. Gdzieś tam się pojawiała trochę nasza klasa, gdzieś tam się pojawiał też trochę Twitter, ale jednak Facebook... Był wtedy, jest teraz, tak więc tutaj nie ma jakiejś dramatycznej zmiany. Oczywiście tam w międzyczasie też się pojawiało sporo jakichś innych platform, które no jakby nie, nie przeżyły zbyt długo i już nawet części z nich nie, 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 nie pamiętamy. No tak, no ale też wspominałeś właśnie o tej chociażby naszej klasie i gadu gadu, i wiesz, ja pamiętam, że te czasy to była tak naprawdę właśnie końcóweczka nie, chociażby naszej klasy bo właściwie ona się już wówczas chyliła troszeczkę koło upadkowi, no ci użytkownicy zaczęli przechodzić na Facebooka, a Facebook wtedy był jeszcze bardzo, bardzo młody. Tak naprawdę. Ja jeszcze jak zaczynałem, no to też była, chyba jeszcze był schyłek grona, chociażby taki, na przykład, to ja sam się przenosiłem mhm. z grona na Facebooka z jakąś swoją nawet prywatną aktywnością, bo grupa studencka po prostu się tam przeniosła. Ty miałeś jeszcze okazję pracować przy tych social mediach takich, no właśnie starszych tych polskich, chociażby przy gadu, gadu, bo wiesz, ja pamiętam, że na początku to GaduGadu -Gadu troszeczkę pełniło funkcję taką, jak dzisiaj pełni, no chociażby Messenger dla, dla firm, dla marek, czyli był takim bezpośrednim kontaktem, wiesz, pomiędzy konsumentami a markami, czy też ewentualnie fanami i były też tam, wiesz, takie no, typowe opcje jakby na bieżąco takiego social commerce, no nie, w sensie możliwości troszeczkę mhm. sprzedażowych i tak dalej. Nie, akurat z takimi z tymi platformami nie miałem okazji pracować praktycznie od razu, gdzieś tam wskoczyłem na, na Facebooka. Nawet jeszcze za czasów jak zasadniczo nie było chociażby panelu reklamowego. Mhm. No I Jak wówczas bardziej się działo, nie opierały na takich kwestiach czysto organicznych, mam rozumieć. Tak, tak. No to właśnie to były czyste, czyste organiny, ale też w ogóle profile firmowe były traktowane trochę inaczej przez, przez algorytm, bo były praktycznie na równi z, ze znajomymi, no oczywiście przez lata to się mocno, mocno zmieniło. Jak teraz myślisz o Facebooku i o działaniach tutaj, to tak czysto, organicznie da się jeszcze osiągać jakieś fajne wyniki, czy bardziej już jednak trzeba iść w płatne kampanie? Zresztą no pewnie to będzie mocno zależało od tego, o jakim, profi jakim mamy profil, tak? no, czy jesteśmy marką, czy jesteśmy influencerem, czy jesteśmy jakimś serwisem, powiedzmy, kontentowo-informacyjnym. To będzie dużo od tego zależało. I na pewno są podmioty, które mogą spokojnie sobie działać organicznie i bardzo sporadycznie wykorzystywać paid tak, i reklamy. Ale jeśli mówimy o działaniach typowo marketingowych, Marek, tak, no, no to tutaj raczej bez podpromowania chociażby no, jakichś najważniejszych postów, tak czy tych, które najlepiej poszły organicznie, no to raczej nie ma, e, nie ma co marzyć, że będziemy osiągać jakieś gigantyczne wyniki po prostu organiczne. Chociaż powiem ci, że tak z moich obserwacji, tu raczej influencerzy się wynieśli z tego Facebooka. Wiem, że wiesz, Facebook tam swego czasu chciał troszeczkę konkurować chociażby z Twitchem, z YouTube'em. O, ten rynek streamerski, wiem, że tam nadal niektórzy streamerzy mają podpisane kontrakty z Facebookiem i, i bezpośrednio na tej platformie streamują. No, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak, tak czysto do influencer marketingu, to chyba już teraz TikTok, Instagram bardziej, nie? Niż. Bo no, są fan. Nawet, mhm. nawet nawet YouTube, tak, mhm. w, w tym momencie. No, te, te, te trzy platformy, no ale to też chyba wynika z tego, że. Czy influencerzy byli trochę zawiedzeni tymi statystykami Facebooka? No tr trudno mi tu wyrokować, bo jeszcze parę lat temu rozmawiałem z kilkoma influencerami no i oni się mnie pytali, czy jeśli mają zasięg organiczny na swoim profilu facebookowym tak w okolicach 70-80%, to czy to jest dobrze. No ja mówię, że wtedy ja bym u klienta otwierał szampana, mm -hmm. A oni byli trochę niezadowoleni, więc być może inne platformy trochę lepszymi wynikami, trochę większą wiralowością, tak no ich trochę rozpasały, że dlatego tego Facebooka porzucili. No to prawda. Wydaje mi się właśnie, że tak jak mówisz, no oni się po prostu poprzenosili na inne platformy całkowicie. Tak przechodząc troszeczkę bardziej do twojej działalności, no to sporą popularność w branży zawdzięczasz swojemu blogowi PR-u Koksu. Jak sprawdzałem sobie tak przed naszą rozmową, to ostatni wpis widziałem, że tam się pojawił trzy lata temu. To dlaczego przestałeś tworzyć ten swój blog? Znaczy to jest na tym blogu, powiedzmy, blog.pl, tak? No i jakiś mhm. czas przeniosłem się też na, me na Medium i na Medium jeszcze coś tam trochę popisałem, ale zwyczajnie prozaicznie to jest brak czasu. Okej. Okay. Wcześniej ten blog, powiedzmy, sobie z niego korzystałem trochę jako taką, takie podbudowanie CV, tak trochę pokazanie jakichś swoich kompetencji, które gdzieś robię sobie prywatnie, tak no, że jeśli mogę sobie coś takiego rozkręcić, no bez jakichś dużych nakładów pieniężnych, no to u klienta też będę mógł fajnie podziałać, no ale też zwyczajnie, żeby przedstawić swoje kompetencje przed tym potencjalnym pracodawcą. Mhm. No po tylu latach trochę wydaje mi się, że to nie jest mi aż tak potrzebne, a raczej jeśli bym miał wrócić, ja mam gdzieś tam plany, żeby wrócić de, znowu do takiej powiedzmy działalności kontentowo-blogerskiej, może nie influencerskiej, tak, w takim sensie jak teraz postrzegamy mm -hmm. influencerów, ale bardziej też dostarczenia jakichś fajnych informacji, zestawień, czy jakichś case study po prostu dla młodszych kolegów z branży, czy nawet. Nawet może nie młodszy, tylko dla takich, którzy szukają jakiejś inspiracji. Mocno, podobnie tak jak to te teraz robi chociażby Kuba Biel. Mm -hmm. Ale wiesz, wydaje mi się, że to chyba, że się mylę, ale to było troszeczkę twoim celem przy zakładaniu piorów no nie? żeby też dawać po prostu ten content, tak trochę edukować, uczyć o tym o tym, pijaż, tak, o tym tak. social media. No ale też z tego co mi wiadomo, to ten blog założyłeś jeszcze, kiedy byłeś tak naprawdę starzystą w agencji, nie? I miałeś stosunkowo niewielkie doświadczenie. Nawet przed stażem. Oh, okay. Jak dostałem się na pierwsze tak naprawdę praktyki, bo to jeszcze nie był staż, to praktyki, które musiałem odbyć w związku ze studiami, no to już blok sobie stał dopiero po jakimś, żeby nie skłamał, bo to było jakiś chyba miesiąc, tych praktyk był wymagany to po jakichś dwóch tygodniach dopiero koledzy z agencji, w której prace, wtedy pracowałem jako praktykant, się skapnęli, że ja to ja. Okay. I też było trochę wtedy, powiedzmy, gdzieś tam przy, przy kawie trochę, y, trochę, inny, y, trochę inne spojrzenie na mnie. Mm -hmm. Ale już na staż się dostawałem już z mocno rozbujanym blogiem, tak i to też gdzieś było taka przepustka, żeby po prostu się na ten staż dostać. Wtedy akurat aplikowałem na staż do agencji Fincom. Przez to, że miałeś takie stosunkowo niewielkie doświadczenie, no bardziej jednak teoretyczne niż praktyczne, to nie czułeś, że na przykład, no kurczę, mogę nie być jeszcze na tyle kompetentny, żeby pisać tak o pr i social mediach, jakby nie było doświadczonych bardziej marketerów we mnie? Wiesz co, no starałem się po prostu nie wchodzić za bardzo na takie tony, żeby to było jakieś mocno mentorskie, tak jakieś powiedzmy, no takie, że właśnie teraz będę was pouczał, tak jakiś tutaj, nie wiem, młody, gniewny, tak mm -hmm. byśmy powiedzieli, od jakichś przedstawiciela generacji Z, którzy też chcą, no nie wiem, uczyć e, o wiele starszych e, kolegów z branży i tak dalej, jak się niektóre rzeczy robi. No wiadomo, może mają swoje pomysły, mają swoje spojrzenie na świat. Ja też wtedy tak, e, tak miałem, bardziej po prostu podkreślałem, co mi się podoba, tak, co mnie gdzieś tam Jara w tym marketingu, co też bym chciał robić, czy po prostu jakąś swoją szczerą, subiektywną opinię wyrażałem na temat pewnych zjawisk, ale nie starałem się, żeby to weszło na jakieś mega mentorskie tony. No tak, no bo przyszedłby po prostu ktoś, kto w, w tej branży pracuje na no nie wiem, 4-5 mhm. lat i by mnie zagięł tak, że na no nie już bym nie miał argumentów, więc też mi zupełnie nie o to, nie o to chodziło, ale też żeby znaleźć jakieś fajne, nie wiem, case'y, mm -hmm. kampanie, czy jakieś przykłady kreatywnych e, publikacji w social media i pokazać to po prostu innym osobom, które, no nie wiem, mają trochę mniej czasu na, na research, czy nie są tak zorientowane, gdzie po prostu jakich treści szukać, a ja tu im chciałem po prostu zrobić taki po prostu gdzieś powiedzmy streszczenie tego tak, co jest aktualnie, co się, co się dzieje, jakie są trendy. Okej, okay. no ale też mimo wszystko wydaje mi się, że troszeczkę jakieś w morowisko wkładałeś i tak już utrzymując ten influencerski ton skoro od troszeczkę wyszliśmy od tych influencerów, no to raczej nie byłeś jakoś tak straszliwie family friendly i Myślę, że nie każdemu się podobała twoja działalność, ale też podejrzewam, że nie taki był jej cel, no nie? Jednak żałujesz jakichkolwiek takich swoich blogerskich poczynań? Nie, za bardzo, za, za bardzo nie. No Jeśli kto komuś coś się tam nie podobało, czy powiedzmy jakiś temat, czy wpisu, czy któraś z akcji, które realizowałem, no to no sorry, no, jakby to jest kwestia. Rynek, rynek jest spory, można sobie robić różne rzeczy, no, jeśli ktoś wychodzi sobie jakąś współpracę, czy po prostu ma jakieś zdanie na jakiś temat, no to po prostu można z tym mm -hmm. jakoś tam polemizować, dysku dyskutować, no jeśli ktoś tam rzeczywiście wjeżdżał powiedzmy grubiej w, w temat, no to też stwierdzałem, że nie chcę go w, w swojej piaskownicy z nim albo nie rozmawiałem, ignorowałem, albo finalnie gdzieś tam ze swoich social mediów banowałem, mm -hmm. ale to też nie jest tak, żeby musimy zawsze przyjmować po prostu tego Krzykacza, który nam wchodzi w tą przestrzeń, tak? No to kiedyś Michał Górecki trochę określał social media jako taką imprezę, tak? No to czemu mamy trzymać na imprezie kogoś, kto nam krytykuje, non-stop firanki w mieszkaniu? Mm, no tak, jest troszeczkę w tym racji. To dosyć podobne, myślę, podejście. To znaczy, ja doceniam krytykę, jeśli jest oczywiście konstruktywne itd. i tak dalej. Uważam, że każdy ma prawo do mówienia tego, co uważa, co myśli i dzielenia się swoją opinią. Natomiast. Faktycznie ja patrzę troszeczkę na social media jako takie coś pomiędzy przestrzenią publiczną a przestrzenią prywatną, nie? No bo to, to co piszę, jest teoretycznie publiczne, ale w przypadku na przykład Facebooka, no to trzeba bezpośrednio na ten mój profil chociażby, jeśli nie mam fanpage'u, wejść, żeby móc przeczytać to, co napisałem, tak? No jakby to mm -hmm. z LinkedInem jest troszeczkę inaczej, no bo gdzieś tam. Te, Reakcje powodują, że nam się ten zasięg powiększa i docieramy do osób spoza naszej sieci kontaktów. Ale faktycznie, jeśli ktoś mi przychodzi i. No, tak jak mówisz, właśnie, cały czas obraża, obraża moje firanki w domu, to pytanie, czy muszę go trzymać. No chyba nie, bo to jednak jest troszeczkę moje podwórko. No no dla takiej po prostu powiedziałbym mentalnej czystości myśli no bo żeby nie denerwować się tak że ktoś nam właśnie co chwilę gdzieś tam jakoś e, brudzi no bo tak jak mówisz krytyka, krytyka jest spoko jeśli ktoś krytycznie podchodził czy do jakiegoś tematu o którym pisałem tak czy do jakiejś akcji marketingowej którą robiłem z jakimś e, partnerem na swoim blogu no to, to okej, okay, no to ma prawo wyra wyrazić mm -hmm. swoje krytyczne zdanie, gdzieś tam próbowałem z nim polemizować czy przekonać do swojej racji, no jeśli tam się nie zgodziliśmy, tak, no to okej. Okay. Gdzieś tam ta dyskusja wy wygasała, no ale jeśli ktoś jest po prostu tak nakręcony, że będzie jechał je jeszcze bardziej, no to zwyczajnie nie, nie chce mi się tego też czytać, mm -hmm. nie chce mi się z tą osobą wchodzić więcej w interakcję. Mm -hmm. Aczkolwiek no miałem takie... Przypadki no nawet w branży, tak, że no gdzieś tam z jakimiś osobami gdzieś tam online się pokłóciliśmy, czy tam się mocno nie zgodziliśmy, że tam no było powiedzmy już trochę iskier, ale kiedyś się spotkaliśmy na jakimś evencie na żywo, tak, to była zupełnie inna rozmowa, więc też chyba do pewnego stopnia trzeba te dwie sfery mocno oddzielić tak, też naszej jakiejś online'owej prezencji, tak i tego, jak się zachowujemy po prostu w świecie rzeczywistym. No myślę, że tak, to trzeba w pewien sposób odzielić właśnie taką grubszą kreską, to bardziej, że jednak troszeczkę inaczej się rozmawia po za pośrednictwem social mediów niż faktycznie na żywo, no no Bo to jakby masz tutaj komunikat czysto tekstowy, więc on jest pozbawiony tego wszystkiego, co nam pozwala w odbiorze tej drugiej strony, no nie? Czyli wszelkiej jakieś mimiki, gestykulacji, tonu głosu itd. i tak dalej. I tu myślę, że. Niejedna kłótnia na social mediach wybuchła z tego, z tego powodu, że właśnie była pozbawiona no, tych, takich, tych takiego bardzo ludzkiego sposobu komunikacji niewerbalnej, i przez to wiesz, pewne słowa trochę inaczej brzmią, kiedy się je wypowie, niż kiedy się je napisze. Mhm, tak, dokładnie. No, brak jakichś emoji, tak, no, podkreślenia czegoś jakimiś znakami interpunkcyjnymi. Na mnie na przykład niektórzy narzekają, że no, piszę w taki sposób, że... Nawet na komunikatorach kończę zdania kropkami i mają wrażenie, że po prostu wtedy jest właśnie taka kropka nienawiści, że chcę coś zamanifestować, a to jest tylko tak, że staram, staram się poprawnie pisać. A, no, widziałem podobny problem, też czasami bijeli zlecona uwaga na to, że też się pisze w bardzo poprawny sposób, nawet za pośrednictwem komunikatorów. No to są różne wiesz, podejścia do tego. No ja Uważam, że właśnie jednak te znaki interpunkcyjne są po to, żeby ich używać. One potrafią bardzo mocno zmienić przekaz, jeżeli ich je odpowiednio używamy, Ale też tak już stając tutaj troszeczkę w temacie tych social mediów i blogów, to na swoim nie ostatnio poszukiwałeś właśnie blogów na temat strategii tworzenia idei kreatywnych. Tutaj, hmm. wiesz, pojawia się kwestia tego, po pierwsze, czy znalazłeś, a po drugie mówiłeś też o tym, że pewnie gdzieś tam tę działalność ponownie rozpoczniesz, tę blogerską, to jest pytanie, czy też wierzysz jeszcze w tę blogosferę, bo cały czas właściwie to już od kilku lat mamy takie komunikaty, że blogi tak naprawdę to, to już umarły, nie? i to jest taka wymierająca, niszowa bardzo rzecz i nieopłacalna często. Znaczy wydaje mi się, że na poczet powiedzmy działań bardziej lifestyle'owych, tak, to blogi mogą być gorszym medium, rzeczywiście, no jeśli chcemy tam, nie wiem, pisać, pisać o modzie, tak, o kosmetykach, czy o jakichś e, trendach w żywieniu i tak no, to myślę, że do tego w tej chwili są, są lepsze media. Ale jeśli chcemy prowadzić bloga eksperckiego, tak, którym ta treść jest dość ważna i powinna być dość rozbudowana, bo czy omawia jakieś aspekty, no tak takie w moim przypadku komunikacyjne, no ale przykładowo, jeśli będziemy mieć bloga o do-it-yourself. Mm -hmm to myślę, że on dalej będzie miał e, wzięcie i dalej będzie działał całkiem, e, całkiem sprawnie. No bo jeśli masz ileś tam etapów w, w zbudowaniu, nie wiem, własnoręcznego regału, własnoręcznie wykonanego regału, tak, no to myślę, że tam jeśli będzie instrukcja zdjęciowa i tak dalej, to to mocno pomoże. No oczywiście można do tego dodać, że jeszcze się nagra film na YouTube, który się osadzi w, w tym tekście. Ale to bym jakby nie skazywał e, tak całkowicie tej blogosfery na wymarcie. Mm -hmm. no oczywiście to jest w tej chwili tak, że no, jeśli ktoś jest tylko blogerem, tak, no to oczywiście trochę mniejsze audytorium, trochę mniejsze, jakby powiedzmy, takie punkty prestiżu w tym influencerskim świecie, bo pamiętam, jak e, lata temu jeździliśmy na blogforum forum gdańskim mm -hmm. i wtedy blog, blogosfera była bardzo mocna, z kolei no trochę patrzyliśmy na. Osoby, które tylko działają youtubeowo, trochę jako na takie, powiedzmy, potworki. Okay. To nie było coś takiego, że w to nie wierzyliśmy, tak? Tylko to były pierwsze jakieś takie większe podrygi tego i też z takie jakby starsze gwardy, no ileś tam osób próbowało tych, tych sił, żeby przysiąść się z, z blogowania na YouTube, a części się udało, część jakby też to gdzieś tam sobie zastopowała, bo finalnie czy nie było jakiś tam. Mocy przerobowych i tak dalej. No to też wynika zazwyczaj z tego, kto jaką ma ekspresję. No ja na przykład nie do końca uważam, żebym miał taką ekspresję, żeby nagrywać wideo i opowiadać o caseach. Tak, mhm. wolę, raczej, wolę raczej w tym przypadku pisać. No co z tymi blogami w takim razie? Czy znalazłeś się? jeśli chodzi o tę strategię tworzenia idei co, to strategiczne to było tam kilka polecajek, ale tak jak spojrzałem akurat na te treści, jak one były też skonstruowane, to jakoś mi tam nie, nie przypadły do gustu, więc gdzieś tam chyba po, po, poszukiwania będą trwały dalej. Dalej jakby jednym z takich najlepszych, nazwijmy to, influencerów w tej kwestii, mm -hmm. czy po prostu osób, które tworzą treści, takie treści, jestem autentycznie oczarowany, jakie ten człowiek Rzeczy wypluwa, no to jest Julian Cole. Okay. Właśnie. Kiedyś wpadłem na niego na, na Instagramie, też ma całą, cały swój taki kurs właśnie strategiczny i bardzo fajnie o tym opowiada, bardzo fajnie tłumaczy, jak można podchodzić w ogóle do tworzenia e, i strategii i idei kreatywnych, tak, no bo to można by korzystać z wielu różnistych e, modeli. No i jakby teraz w dużej mierze no, obserwuję, co on robi, żeby też się z tego po prostu. No gdzieś tam mm. też już ta wiedza praktyczna po tylu latach jest, no ale to też uważam, że to nie jest tak, że się zrobiło tam, nie wiem, no, kilkadziesiąt ofert tak newbizowych i jakieś propozycji dla klienta, no to już się pozjadało wszystkie rozumy się powinno zamknąć na, na, jakiś, na jakiś rozwój. No to, to prawda, tu się zgodzę z tobą, że to jest w naszej branży, to właściwie nie możemy sobie pozwolić na, na coś takiego. To trzeba praktycznie cały czas się rozwijać, tym bardziej, że no, ten świat marketingu się mocno zmienia i szybko, dosyć. Tutaj się też właśnie o tych blogach eksperckich, no nie? I pytanie w takim razie, czy LinkedIn nie jest aby dobrą alternatywą do bloga? No bo w sensie, wiesz, że jakby... No tam też możesz pisać artykuły i one potrafią wykręcić bardzo duży zasięg. Też tutaj jest dodatkowa taka moc pozycjonerska, no bo... No gdzieś tam się osadzą wysoko w wyniku wyszukiwania, jest taka szansa. Więc czemu nie bardziej rozbudowany profil na LinkedInie? Wiesz, co wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że no, to jest działanie na o, obcej platformie, nad którą nie do końca ma się kontrolę. Tak, no bo teraz można sobie, z, nie wiem, mocno wykorzystywać jakąś funkcję, tak, mhm. która nie wiadomo, czy zniknie, tak, no bo mamy też, no nie wiem, jest funkcja artykułów na LinkedInie. A czy nagle im nie przyjdzie do głowy jej usunąć, nie wiemy. Mhm. Przez wiele lat bazowałem na blogu, na swojej domenie. No, tak jak wcześniej wspomniałem, przeniosłem się na medium, ale to głównie ze względu na to, że nie chciałem inwestować w jakiś nowy szablon. Tak, no, bo tam się już trochę zestarzał i prowadzenie jakby użytkowników na stronę, no, która już troszkę trąci myszką, tak I nie jest tak fajnie czytelna jak na początku. No, to też stwierdziłem, że to nie, nie jest to, więc. Tam sporadyczną swoją pisaninę przeniosłem na, na medium, które po prostu fajnie, ładnie wygląda, tak? No ale jakby stwierdził, że mam wracać do tego na 100%, nie wiem, a no być to teraz moje główne źródło zarobkowania, no to jednak bym stwierdzał, że własna domena, tak, własna platforma to jest najlepsze wyjście. Okay, czyli tak mówiąc, w skrócie, jesteś osobą, która raczej dosyć z rezerwą patrzy na social media, tak? W takim kontekście, że nie, nie warto no, no, podawać tym tak, tak, jeśli mam, nawet powiem Ci, że taka kwestia mi się pojawiała od dłuższego czasu, czemu tacy już naprawdę masywni, wielcy influencerzy powiedzmy YouTubeowi, czemu oni sobie nie stawiają jakiegoś nawet landing page'a, który by komunikował kim oni są, tak, zbierał jakieś inne ich kanały i tak dalej, bo mhm. to jest takie zawsze, że wchodzimy na kanał i jeden podlinkował Facebooka czy Instagrama, inny nie, tak, i potem trzeba gdzieś tam ręcznie szukać przy researchu czy po prostu sprawdzeniu zasięgów, a nie ma też takiej do końca po prostu strony, strony wizytówki, no i mhm. jeśli ja się zajmuję właśnie marketingiem przede wszystkim w mediach społecznościowych i tak jak mówię, no jeśli chciałbym sobie oprzeć tą swoją działalność właśnie jakieś swoje kanały i tak dalej, no to też bym wykorzystał tę stronę jako wizytówkę, co doskonale no właśnie robi między innymi Artur Jabłoński, mm -hmm. tak, czy, czy Kuba Biel, tak, no Jeśli po prostu szukamy ekspertów, tak, znajdujemy ich strony, możemy się sporo o nich po prostu już stamtąd dowiedzieć, a nie z jakiegoś właśnie wycinka informacji na którejś platformie. No faktycznie to jest takie raczej mało influencerskie, jak sobie tak teraz myślę o takich landing page'ach, wizytówkach, to faktycznie w większości przychodzą mi do głowy mm, jednego osoby ze świata biznesu, marketingu, nie? no bo to jeszcze bym mógł wskazać Grzegorza Miecznikowskiego, Monikę Czaplicką i tak dalej, i tak dalej. To, mhm. to jest dosyć ciekawy w sumie. Z okay? tym bardziej, że jednak ci, zwłaszcza youtuberzy, no to, a nawet Instagramerzy teraz też, no to oni. Myślę, że wielu z nich doświadczyło, czy to chociażby po prostu właśnie z ich konta i potem wiesz, po usuwania jakichś materiałów, pododawania jakichś takich dziwnych innych materiałów, w, powiedzmy w języku chińskim czy coś takiego, no to ostatnio na przykład taki przypadek, z tego co pamiętam, się zdarzył Fangotenowi, czy wiesz, czy Instagramerzy, no to niejednokrotnie te treści były w jakiś sposób blokowane, usuwane i tak dalej, no to faktycznie... Taki brak gdzieś backupu, takiego landing page'a wydaje się być troszkę nieprzemyślany w tym świecie influencerskim. Tak, tak. No to jest właśnie kwestia tego, że to się bardzo, bardzo rzadko pojawia. Już nawet nie, nie sobie nie przypomnę, bo był, był jakiś youtuber, który miał e, taką stronę, oprócz Krzyśka Gonciarza, bo on też swego czasu założył takiego quasi bloga, czy taki agregator po prostu swojej aktywności, nawet mówiąc nie wiem czy ta Strona jeszcze w jakiś sposób jest aktualizowana i żyje, bo nie, nie sprawdzałem. No ale te, gdzieś tam podczas researchu dla jakiegoś innego klienta, no to też znalazłem YouTubera, tak, który głównie tworzył właśnie na YouTubie, ale też sobie stworzył taką stronę wizytówkę, gdzie trochę więcej pisał o sobie, swoich zainteresowaniach i No bo to też jest kwestia tego, że no, często szukamy y, osoby do, kom, do kampanii. Tak, i z tego wycinka jego twórczości możemy o czymś nie wiedzieć. Mm. Na przykład, nie wiem, szukamy influencera, który na przykład, nie wiem, ma psa, tak. mm. ma psa lub, lub kota, ma zwierzaka. I on ze względu na swoją, powiedzmy, jakąś działalność, no nie wiem, gamingową, czy jakąś powiązaną z, z lifestylem, tak, podróżami, no nie wiem, ten zwierzak w ogóle może się nie pojawiać u niego na kanałach. No to prawda. A z kolei, no fajnie by było, żeby to też, też go pokazał, tak? I możemy na przykład właśnie z jakimś takim zwierzakowym brandem do niego, do niego uderzyć, a nie mamy jakby. Początkowo podstaw, tak? Bo mhm. Może gdzieś tam kilka, kilkadziesiąt tygodni temu opublikował zdjęcie z psem na Instagramie. No to też jest sporo szukania. Jeśli by trochę napisał o sobie, takiego bio, trochę o zainteresowaniach, tak? No to to by było bardzo pomocne. No bo tak, takie informacje często się właśnie dało wyciągnąć gdzieś tam z tych opisów, takiego mini-bio na, na blogach. No to do prawda, wiesz, to tak sobie teraz. Jak tutaj słuchałem, tylko to taki krótki, szybki research sobie robiłem, żeby posprawdzać, właśnie. I widzę, że Krzysztof Kończarz dalej ma tę swoją stronę, tę swój landing page. Nie wiem, czy on jest aktualizowany. Tu widzę, że jakieś materiały są, no jakieś nie wiem, po prostu projekty, coś się można o nim dowiedzieć. Też sprawdzałem sobie na szybko. Nie krytyka takiego dinozaura chciałem wyciągnąć, bo też pamiętałem, że on miał swój landing page, ale widzę, że zniknął. i z się z innych YouTuberów, których ja oglądam, no to bez planu również ma. Landing page, tylko że on tam po prostu sprzedaje jakieś bransoletki chyba afrykańskie. No to no, ale fakt, masz rację, że to jest taki, taka rzadkość jednak w tym świecie influencerskim. Że może to jest jakaś przestrzeń do zagospodarowania dla mnie, że nas menedżerowie influencerów słuchają. Może warto w to zainwestować. Tym bardziej, że na przykład wiesz, w świecie chociażby celebrytów, no to to jest dosyć popularne tworzenie landing page. Y, nie? Aktorzy bardzo często na przykład mają swoje strony, takie wizytówki. No tak, czy, czy też po prostu sportowcy, tak, no to też mają jakieś swoje własne strony, takie, na których można czy, czy się więcej o nich dowiedzieć, tak? Czy można się jakoś tam skontaktować, czy też poczytać jakieś inne newsy za zagregowane w jednym, w jednym miejscu. Mhm. i Jeszcze chciałbym też troszeczkę taki prywaty bardziej jednak przejść, no, ale też nie do końca, bo jednak skomercjalizowałem prywaty. Słuchaj, kiedyś skomercjalizowałeś swój ślub? I podobno nie. byłeś w sumie pierwszą osobą ze świata blogerów w Polsce, która to zrobiła. Mógłbyś przybliżyć dokładnie kulisy tego, jak to wyglądało i właściwie jak to się wszystko zaczęło, dlaczego to też zrobiłeś, jakie były reakcje ludzi? tego co wiem, no to w tamtym okresie nikt czegoś takiego nie próbował w Polsce, przynajmniej, chyba był jakiś case w Stanach Zjednoczonych, a to też nie, nie jestem pewien, bo to też nie, nie zależało nam na tym, żeby nie wiem, być pierwszymi, tak, czy żeby to był jakby wyróżnik tego, co zrobiliśmy z małżonką, a wynikało to trochę z takiego spontanicznego, odrobinę powiedziałbym głupiego pomysłu, żeby zrobić sobie po prostu, że jeśli mamy, jeśli myślimy po prostu poważnie, już. O tym ślubie, no tak, też go zróbmy po swojemu, zróbmy go trochę inaczej. Nie było to żadną rolą e, szokowania, trochę, wiesz, no, poczucie się może właśnie trochę jak, mm -hmm. jak celebryta z, z tej okazji, gdzie no dało nam to trochę jakieś e, nauczki, no bo rzeczywiście tego hejtu, często, no mocno powiedziałbym. E, naciąganego, mm. no trochę, trochę, się, trochę się wylało, no to była bardzo kwestia tego, że nagle wiele osób uważało, że nawet powiedzmy to nie było do, do końca komercjalizacja ślubu, co jakby potem kolejnych aktywności po ślubie, bo tak? no w okay. samym ślubie, który mieliśmy cywilnym żadna marka nie była obecna, i dopiero powie, powiedzmy ten obiad poślubny w Ikea, tak potem współpraca z, z Wizerem jeszcze z jednym klubem, który nam wynajmował przestrzeń częściowo barterowo na taką imprezę dla znajomych, no to tam rzeczywiście by, były te, te współprace, ale jakby przy samym gdzieś tam akcie zawarcia w Związku Małżeńskiego, no to tych marek nie, nie było, więc to, to, wielu tych mocno nawet hejterskich Komentarzach się pojawiało, że jakby niszczymy intymność tego wydarzenia, i tak dalej. No, byłem na kilku weselach i trudno mi powiedzieć, żeby wesela też były intymnymi doznaniami, więc to też nam się wydawało tak mocno naciągane, no ale stwierdziliśmy, że czemu nie spróbować? Miałem jakąś, powiedzmy, no właśnie wyrobioną. Pozycję tą marketingową, blogerską, żeby móc gdzieś tam sobie wychodzić te, te kontakty, tak? czy z IKA, czy z Wizzerem, czy też jeszcze z innymi markami, który, z którymi wtedy w, współpracowaliśmy, więc stwierdziłem, że czemu by nie spróbować? No, owszem, było kilka mniejszych, większych błędów w, w, trakcie, te, w trakcie tego działania. Mhm. Też wiadomo, no, to nie było tak gdzieś yy, tam robione po godzinach, tak jako taka dodatkowa rzecz, żeby po prostu mieć trochę jakieś z tego pamiątki, fanu i trochę eksperymentu. No ale finalnie no, jesteśmy, jesteśmy z, z tego zadowoleni, jak to, jak to wyszło i tak z całego tego przeżycia, doświadczenia. No i patrząc po tylu latach już, no to dalej pomimo tego, że mamy ekipę Freeza, tak hmm. mieliśmy inne tam składy jakieś youtuberskie i tak dalej, no nikt teraz nie robił czegoś podobnego. I znowu nie wiem, czy to jest nawet dalej nawet w głowach powiedzmy generacji Z ten ślub nawet cywilny jest jakąś sferą sakrum, że tego nie ruszają, czy w ogóle dotykanie takich wydarzeń nie jest na razie w ich w ogóle w jakiejś optyce tak atrakcyjne. Czy znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że po prostu właśnie to no się patrzy po prostu na instytucje ślubu jako coś takiego mega poważnego i bardzo dla bliskich, tak jak, takie, taka chwila po prostu dla ciebie, dla twojej rodziny, dla twoich przyjaciół, więc myślę, że do tego ludzie się na to za bardzo nie decydują. Chociaż często te śluby celebrytów no, są publiczne, nie? w jakiś mniejszy czy większy sposób, no, przynajmniej jest o nich głośno. No, a jeśli chodzi o Friza, no wiesz, on czy czasem się nie zaręczył na YouTubie, w sensie jakiś tam odcinek chyba nagrali z tego. Możliwe, no tylko też wydaje mi się, że zaręczyny też są jakimś takim innym, mm -hmm. powiedziałbym, wydarzeniem w życiu, które gdzieś tam się jednak traktuje nie z taką powagą. No, czy, no, czy tu, no tutaj nie, nie naruszyliśmy ani żadnego protokołu, że to tak ujmę. Tak, no bardziej była kwestia tego, jak sobie przeprowadziliśmy właśnie to spotkanie potem z mm -hmm. rodziną, gdzie no, znowu mieliśmy oddzielną strefę w IKEA, do której. Znaczy, jakby ktoś się bardzo upadł, no to by wszedł, ale ze względu na to, że była w jakiś tam sposób oddzielona, to nikt się tam się nie pojawiał. No, jak, jak, jak ty w ogóle to IKEA przekonałeś, bo to mnie najbardziej zastanawia tak szczerze w tej historii. Wiesz, to znaczy, trochę było takie rzucenie tematu, że choć zróbmy coś niestandardowego. W pierwszej chwili pierwszy plan był taki, że my w ogóle mieliśmy to mieć nie na restauracji, tylko jako żywą, powiedzmy, inscenizację w na sklepie, czyli mhm. tam w takiej sferze y, strefie jadalnianej powiedzmy i no, tam w, też jakby ktoś by nas tam oddzielili postawili jakąś tabliczkę i tak dalej no tam się okazało finalnie, no, że jakby nie można tego zrobić ze względów y, zwyczajnie sanitarnych, tak? No, mm -hmm. Jak jesteśmy jakby gośćmi Kei potencjalnie klientami, no, jakby ktoś tam, coś tam się wydarzyło, no to jest jakaś opcja po prostu do pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Na no, też tego nie, nie chcieliśmy, więc finalnie to się wydarzyło po prostu na restauracji mm -hmm. kaf w, w Targówku. Na Ale ty? też tam wydzieli taką, taką strefę, udekorowali według tego, co sobie wcześniej wybraliśmy. Tak, no bo też mieliśmy taką opcję, że mogliśmy sobie wybrać po prostu z ich e, stylistą jakby m, przestrzeni, tak jak, jakie rzeczy chcemy mieć tam na stałach, i chcemy mieć to udekorowane. Czyli mogę rozumieć, że tak w ostatecznym rozrachunku raczej nie żałujesz podjęcia tej decyzji. No i ja nie żałuję, nie wiem teraz do końca, jak to było ze strony Ikea, aczkolwiek tak jak z nimi rozmawiałem, no to też trochę się dziwili tym mocno hejterskim wypowiedziom, no ale finalnie, no jakby to nie było też takie wydarzenie, żeby marka nagle jakoś mega, mega straciła, być może w oczach niektórych zyskała ze względu na niestandardowość tego, tego posunięcia, tej, tej akcji. No też ja tak myślę, raczej chyba dzisiaj nikt nie wypomina Ikei, że albo wy tam kiedyś to zorganizowaliście ślub Pruszyńskiemu, nie? że kij z wami, czy coś w tym stylu. No ra raczej nie, no to, to było za małe <laughs> wydarzenie no, względem tego, co robią niektórzy inni influencerzy teraz i po kilku miesięcach jest cisza, no to myślę, że raczej nikt się ze zwykłych jakby konsumentów do tego już nie dokopie po tych prawie sześciu latach. Już tak wracając bardziej na łono pracy, no to właśnie miałeś okazję współpracować z wieloma różnymi markami, z kanałem History, Lidlem, Żywcem, no i właśnie z Ikeą. I zdradzisz może jakieś takie najciekawsze kampanie, które dla nich przeprowadziłeś, jakieś najciekawsze akcje? Wiesz co, to znaczy jeśli chodzi o takie duże marki, no to powiedzmy, że jestem bardzo zadowolony z tego, co, co wypracowaliśmy swego czasu z, z AliExpress. Mhm. Tak, no bo dla nich zrobiliśmy taki, no trochę nowe otwarcie na social media w Polsce tak, i, i taką kampanię właśnie, gdzie wykorzystaliśmy trochę ten, może insight to za duże słowo, ale pewien myk związany z marką, czyli te po prostu koślawe tłumaczenia z translatora, tak, no i trochę zaczęliśmy mhm. z tego robić takie memy produktowe. Właśnie ta kampania odkry z Aliexpress, no to myślę, że całkiem się spodobała i Odbiorcom marki, tak, i gdzieś tam branżowo, no zresztą też dostaliśmy wyróżnienie w kreaturze i dwa brązowe katery za tą kampanię, więc myślę, że to gdzieś tam zostało dobrze odebrane. Tyle sumie niedawno choćby się współpracą z M-Bankiem, że podjęliście ją jako agencję Monday mhm. i powiesz mi, jak się robi socjalna dla jednego z największych banków w Polsce. Mbank chyba tak szczerze najlepiej umie w social media ze wszystkich banków, tak mam, mam takie poczucie i wrażenie, bo dosyć młodzieżowo do tego podchodzą i bardzo dywersyfikują ten ruch. Zresztą no to, żeby takby tak też no, powiedzmy mega dużo nie, nie zdradzać, no to jest bardzo, myślę, partnerska relacja i dużo po prostu rozmawiamy z klientem. Też staramy się po prostu testować, tak, sprawdzać, co rzeczywiście nam przyniesie jakby najlepszy respons z społeczności tych. W większości aktualnych klientów, tak, żeby też gdzieś ich e, podgrzewać, tak, pokazywać im, jakie mamy nowe rozwiązania, tak, jeśli oni po prostu czy coś lajkują, czy share'ują, to ma potencjał dotarcia do nowych e, potencjalnych e, klientów. No wiadomo, że branża nie jest e, nie jest prosta, nawet tak jak, e, tak jak mówisz, staramy się, żeby to było bardzo mocno w, e, socialowe, mm -hmm. tak, a nie na przełożenia... Kampanii ATL-owych czy displayowych tak, z, in z innych kanałów, po prostu zróbmy reformat i e, tak to opublikujmy. Star staramy się, żeby to było jak najbardziej socialowe, lekkie, nośne i też e, e, przyjemne do konsumpcji przez, e, przez użytkownika też. Mm -hmm. Czyli mało skomplikowanych terminów, raczej łatwo prosto mówić o bankowości, gdzieś tam, też trochę z oka, tak, no bo to jest owszem bardzo poważna. Sfera naszego życia, no ale jeśli każdy bank będzie mówił poważniej pod krawatem, no to też my, jak, też ja, jako konsument, tak, no też bym się nie oswoił po prostu ze światem finansów. No tak, no to. Znaczy, M-Bank też bardzo fajnie potrafi swoje jakieś ewentualne wpadki przerobić na czy to na mem, czy po prostu na, no jakby przekuć w żart, no nie? No to chyba wiadomo, o jakiej akcji mówię. Natomiast mm -hmm. też ja lubię, wiesz co, mBank zostawiać jeśli chodzi o ich komunikację, o komunikację, którą też wy teraz prowadzicie, z bankiem Millennium dlatego że oni, jakby to są dwa zupełnie różne światy, tak zauważyłem, ze względu na to, że bank Millennium właśnie jest takim mocno wyważonym w tych social mediach i też to chociażby nie stawia na te nowe platformy, to znaczy jak jakiś czas temu rozmawiałem z, z bankiem Millennium, Przeprowadzałem tam wywiad na temat ich komunikacji marketingowej. No to nie jakby w ich strategii, w ich głowach jeszcze nie ma za bardzo zawartego na ten moment Facebooka, Instagrama, wiesz, TikToka i tak dalej. Nie? Gdy oni stawiają w dużej mierze na LinkedIna, na YouTube'a i też komunikaty takie telewizyjne formaty i tego typu rzeczy, nie? czy jakieś właśnie offlineowe. I mm -hmm. zawsze mnie zastanawia, co tak naprawdę Marketingowcy o tym myślą, marketerzy. Nie? W sensie, czy to, czy to jest dobra droga? No bo to jest też teraz, jest to wiesz, w pewien sposób wyróżnik, mam wrażenie. W sensie to, że znaczy, Millennium no, jest takie spokojne tak, i takie no, wyważone i rezygnuje po prostu z tych nowych platform. Znaczy, wydaje mi się, że jest to w pewnym stopniu, no może nie utrudnienie, trochę może odcięcie się od tego Klienta końcowego, tak? No bo jednak jeśli myślimy o tym, że mamy coś do załatwienia, mamy, chcemy się o coś spytać, po prostu na przedstawiciele marki, czy kogoś, kto ma trochę więcej jakiejś wiedzy merytorycznej na temat produktu, tak, no to w tej chwili naszym, naszym pierwszym myślą nie jest wejść na stronę internetową, znaleźć adres e-maila, napisać mhm. maila, tylko wchodzimy na Facebooka, znajdujemy fanpage, piszemy wiadomość prywatną. Milenium musi mieć najwyraźniej stół głowy, czy musi mieć jakieś badania na to, że jeszcze mogą sobie na to pozwolić, żeby gdzieś tam nawet ta obsługa klienta się nie toczyła przez kanały social mediowe. No jest to może trochę jakiś wyróżnik dla osób, które no nie wiem, są. Być klientami marki bardziej właśnie takiej statecznej, nie poddającej się, się modom, no bo to też finalnie, no może się skończy na tym, że tak bardzo się poddajemy modzie, że nie wiem, nasz serwis transakcyjny przerabiamy prawie na platformę socialową, tak? no bo chcemy być tacy bardzo w trendach. Tak jak mówię, no trudno mi w tej chwili tak zupełnie z zewnątrz wyrokować, no ale to też może być kwestia tego, na jakiego klienta się po prostu nastawiają, czy potencjalnie być może właśnie starszego, nieufającego nie do końca mediom społecznościowym, albo gdzieś to wynika z tego, że no jeśli media społecznościowe no też w ostatnich latach są mocno kojarzone z fake newsami, tak? no to my się nie chcemy pojawiać tam, gdzie są fake newsy z naszą marką. To też może być jakiś taki statement po prostu etyczny w tym momencie. Wiesz myślę, że tam jest wszystkiego po trochu tak naprawdę. Z tym wszystkim, nie? No też Facebook nie ma na przykład teraz dobrego pr wydaje mi się. Po tych wszystkich aferach dotyczących, wiesz, prywatności i ochrony danych osobowych, przetwarzania naszych danych, no jednak bank, no to, no musi być w tym aspekcie bardzo, bardzo bezpieczny. myślę, że teraz jeszcze ewentualnie taki wątek dochodzi, nie? A już tak na sam koniec, to co myślisz o alternatywnych kanałach komunikacji, takich jak na przykład Wykop Reddit, Bo tutaj wspominałeś Jakuba Biela, on swego czasu no, prowadził ten profil Solgazu tak, na Wykopie z dosyć dużym powodzeniem. Tam oczywiście później mhm. wychodziły różne kontrowersyjne sytuacje i kwestie i ostatecznie gdzieś tam z, chyba ta działalność Solgazu się w ogóle zawiesiła tam na, na Wykopie. Już nawet po odejściu Jakuba. Ale to są też jakieś platformy, z których można sobie pozyskać dużo ruchu, czy właśnie sobie wyrobić taką, wiesz, taką bardziej, na no, taką luźniejszą formę, luźniejszy wizerunek marki, nie? I budować tam też wiarygodność. Znaczy, no pewnie do tego jeszcze można by było dodać w jakiś stopniu teraz jeszcze Discorda, no, tak, tak? tak? Czyli takie bardzo. Wąskie i bardziej powiedziałbym bliższe te społeczności, gdzie trzeba być no, mocno autentycznym i trzeba rzeczywiście mieć w rękawie no, nie jednego, tylko kilka asów, i, które będą podparciem dla, dla naszej marki i kompetencji tak, produktu. No ale z kolei no, też to są media, no, do których pewnie mogłyby wchodzić bardziej właśnie marki FNCG tak, czy jakieś retailowe. Niż powiedzmy, marki, właśnie takie poważniejsze, takie jak teraz rozmawialiśmy o bankowości. No, no, chociaż idzie, że z kolei że to... chociaż, 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 no, pewnie konto mocno w tej chwili takie, żeby kontrolować, co, 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 tam, się, co tam się dzieje, no, ale z kolei, żeby prowadzić taką aktywną komunikację. No to myślę, że to też by było bardziej takie aktywacyjne coś, żeby o czymś tą społeczność może wyedukować, zrobić jakiś konkurs, coś, coś w tym stylu. No to jest jednak trudna, trudna materia i powiedziałbym, że trudna widownia. Zwłaszcza, zwłaszcza w przypadku wykopu, tak? no bo też słyszeliśmy o różnych a, potencjalnie dziwnych akcjach organizowanych przez Społeczność wykopu, tak jak to było z y, na y, y, nagich zdjęć, tak za arkusze maturalne, tego typu rzeczy. Gdzieś tam jest mocno, mhm. mocno mało o takiej, powiedziałbym, powagi tych użytkowników, no, tak, tak. trochę jakiejś bezkarności. Myślę, że jeśli tam wchodzić, no to z dobrym pomysłem i mocno wy w takim kierunku, żeby im się to spodobało, nie było kontrowersyjne i żeby oni czuli, że coś z tego zyskują. No jest to broń błasieczna, to to na pewno, nie? I faktycznie, mam, Discordu też, że mniej, ale też jest, może być taką bronią błasieczną, tam tym jest jednak bardzo młoda społeczność, młoda yy, publika i faktycznie te platformy to, wydaje mi się, że bardziej się tutaj spisują, no taka mega luźna forma komunikacji, jakieś właśnie memy, czy takie specyficzne, trochę czarny humor, też myślę, że to są dobre platformy do właśnie challenge'owania, czy jakichś konkursów, tego typu rzeczy. Ja? Mm -hmm. A to tak sobie też teraz przeglądam profilem banku, no on faktycznie nie mają tam za bardzo wpisów jako takich, to jeśli już to po prostu komentują na tym wykopie, zazwyczaj gdzieś tam wyjaśniam jakieś kwestie dotyczące tego, że na przykład, wiesz, ktoś zgłasza, że coś mu nie działa, nie? po prostu, albo gdzieś tam reagują na bieżąco na jakieś kryzysy wizerunkowe takie w obrębie tej platformy, więc no, to, to faktycznie jest, myślę, bardzo trudne trudne miejsce dla takiej akurat branży. No dokładnie, z jest jakimś, powiedzmy, o wiele bardziej lifestyle'owym aspektem, czy coś, co nie jest powiązane stricte z z finansami pewnie już by się dało podziałać. No właśnie, czy jakiś brand gamingowy, myślę, że już bym miał tam o wiele lżej. Dobra, Jakubie, ja, ja Ci bardzo mm. dziękuję za rozmowę w takim razie. I cóż, mm -hmm. życzę Ci powodzenia, jeśli chodzi o pracę Twoją w Egecji Monday i także jeśli chodzi o jakieś tam kwestie dotyczące blogosfery. Dzięki również. Ja nazywam się Damianie Miało, ze mną był Jakub Pruszyński, a Was wszystkich zapraszam na PL i mam Trzymajcie się i cześć.